Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena. Spęczyłam się. Oglądasz telewizor? Nie słyszysz się za blisko? Jeszcze jeden pocałunek? Zaglądaj ten telewizor. Dobry piesek. Dobre dziecko. Pilnuj psa. Dobra. No tak, burza. To już jest do zebrania, zaraz się tym zajmę. Albo w sumie teraz. I oczywiście, jako że to już jest... No, zostaje nam 3 dni do końca sezonu, więc się nawet nie będę wygłupiać. Złożeniem i sadzeniem. Okej, stałe fruty są do zebrania. Drzewka nam rosną. Zajebiście. No to zbierzmy je od razu. Nie widzę powodu, dlaczego by nie. Jak sobie będę przypominać tu przychodzić, to je będę podlewać. O, 96. Nie wiem, czy wystarczy, ale chyba powinno. Prawy przycisk myszy. Hela. Dwa, cztery. No, czyli tak będziemy musieli pojechać na Calico Desert. Ale pojedziemy na Calico Desert w bardzo sprytny sposób. Mając pewną bardzo sprytną rzecz przy sobie. Rzecz, z której ja zdecydowanie za rzadko korzystam. Najpierw jednak muszę zapamiętać, żeby wsadzić warzywa, tubeczki. Thank you.
To niestety przepadnie, ale już i tak idzie zima, więc... Jakoś mnie to specjalnie nie boli. Cyk. Cyk. Nie potrzebuję na razie tego sprzedawać. Czy na Kaiko Desert mi jest coś potrzebne poza pieniędzmi? Nie. No to idziemy. I bym zapomniała. Wrapped of them. Directly to your house. Przestawimy cię tu, przestawimy cię tu. Jedźmy. Pam. Najpierw się rozejrzyjmy, czy może tutaj nie ma jakichś robaczków. Hej Sandy. Nic się nie przyniosło niestety. Bardzo mi przykro. Okej, 440. Pięknie. Wchodzimy do kasyna. Hey, don't tell anyone about this place, okay? I want to keep it exclusive. You'd keep a secret for your friend, Mr. Key, wouldn't you? Jasne. Statue of Endless Fortune for sale only 1 million. No way, nie mam miliona. A chcę! O, chcę i to bardzo. I to zrobimy, odłożymy sobie na to. Się zastanawiam nad krystalarium. Kupmy. Rules. The objective is to get as close to 21 as possible. Cards range from 1 to 9 except for the first card, which can be as high as 11. Each player starts with 2 cards, but the dealer's first card remains hidden. Each turn you can choose to draw a random number between 1 and 9 or pass. Once you pass, the dealer Hayden's card is revealed. She must draw till her total reach or increase or exceeds 18. If either player exceeds 21 on their turn, they lose. If the dealer passes, then all cards are relieved and the highest card wins. Okay. Dobrze. To wygląda jak blackjack. Blackjack? No. Zagrajmy. Mamy 4, 7, 13, 23. Ajdź. Play. Hej! New game. Hit. 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 Szlak. New game. Hit. Hit. Stand. You. New game. Hit.
Hit. Hit. Szlak. New game. No blackjack, normalnie blackjack. Szlak. Quit. Dobra. Bet 10. 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 Tylko najzwyklejsza kasyna, nie? O, już myślałam, że będziemy mieć. Dobra. It's not my lucky day, I'll drunk too much. Kupmy jeszcze ten. This table, it's a 1000 coin bet. Możesz mi powiedzieć zasady? Dobra, 10 tysięcy złota. A, to jest to samo, tak? Mogłam spasować. Rare Crow! Za 10 tysięcy, wow. No dobrze. Ponieważ jest dość wcześnie. Będę chciała kupić tę statuę. Potrzebuję dużo pieniędzy. Więcej niż mam do tej pory. W takim razie oszczędzamy. Do Stardew Valley. Trzy pół miliona przez całą grę żeśmy zebrali. To nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej. No i cóż. Sia. Sia. Sia równo. Czy ja chcę jeszcze jedno krystalarium? Nie. Oddawaj mi to. To sprzedam. Speed Grow sobie zostawię. Później będę musiała dokupić i tak. To sprzedam. Co robi tu kawa? Aha, ona jest do zasadzenia na przyszły sezon. Jak mi się będzie chcieć. Nie mogę sprzedać Rare Crowów niestety. Rare Crowów, przepraszam. Na razie do śmieci z nimi. Są mi potrzebni, a miejsce zajmują. Jeszcze Canberries. Pięknie. Potrzebuję więcej bukietów dla żonki. Chodź, Pegasus, jedziemy. Red Snapper. Jasne. Kiedy można było złapać Red Snappera? To znaleźliśmy. To znaleźliśmy. Scorpion Carp. Desert.
Red Snapper. Summer for winter raining. A już się miałam kłaść spać. Może sobie połapiemy trochę rybek. Tak dla spełnienia samych siebie. A te nic. Ach. Tylko tak pływają i patrzą się. Dawaj Red Snappera. A, Sea Cucumber. W sumie też spoko. Posiedzimy, bo chcę też złapać eel zwykły. Chociaż nie wiem, czy ja już go nie złapałam. Jeszcze tylko godzinkę. Lava eel. Rainbow turt w summer. Czyli tego nie zgarnę. Octopus, też summer, tego nie zgarnę. Ghostfish, a ja go nie złowiłam? A nie, ja go znalazłam. Stonefish. Mine. Okej, okay, zgarniemy Stonefisha. Ice pick, mine. Lava eel, mine. I Sandfish, desert. A nie, sunfish złapałam, scorpion carp. A to też desert. No trochę mamy do łapania. Niestety oktopus jest tylko w lecie. Z tego sobie nie zgarniemy. Teraz mi zależy na tym red snapperze. Ha, dobra. No to... A nie, i już chyba mam złapany, nie? Tak, il jest złapany. I następny jest Ghostfish. To wszystko mam złapane i do Ghostfisha musimy się udać. Dobra. A to chciał kto? Pam. Prawda, trochę boli, że złota jakość, ale... Przy okazji, jak jesteście ten, zaczynacie dopiero grać,
to rzucajcie w tą skałę, jak tylko będziecie w stanie dorzucić do tego miejsca, bo jak łowicie przy tej skale, to zawsze wam wychodzą ryby złotej jakości. A jeżeli są one na sprzedaż, to po prostu się to najbardziej opłaca. Okej, okay, pan powinna być teraz tutaj. O, mamy scenkę. Co się stało, Gaz? Hi, Demeter. I'm just looking over last month's earnings, and it's not like looking very good, Demeter. The worst thing, and I hate to say this because she's my friend, is Pam. She hasn't paid off her tab in weeks, but I can't ask her to do it. I know she's defensive, and I don't want to hurt her feelings. Demeter, you gotta help. Heya! Gus, I'm awfully thirsty if you catch my drift. Well, okay, Pam. No matter what's going on here, you need to pay your tab right now. The salon isn't going well financially. It isn't? That's terrible. Oh. Well, I guess I'd better pay off the tab then. Thanks, Pam. And thank you, Demeter. Now let's get you that drink, Pam. Jak się kurwa kupuje rzeczy, to się za nie kurwa płaci, a nie level 25 farmer. Hej. So you saw the ad I posted. I really appreciate it. Okay. Oh, items shipped. Dobra. Fish, artifacts. No jeszcze paru żeśmy nie znaleźli. Minerals. Co to kurwa jest? Cooking. To wszystko, co ugotowaliśmy, co? Achievements. No jeszcze paru artefaktów żeśmy nie znaleźli. Dobra. Ale to jest w sumie dobry sposób, żeby wymaksować sobie wysyłanie. Ja mam Wojtek? Bym go wysłała od razu. Nie mam, ale mam Void Mayonnaise. Okej. Okay. Zostawmy sobie wędkę. Teraz chodzi ci wędkować. Pięknie. Wiesz co? Trzymaj kwiatki tak na noc. Całowałam cię w powietrze obok ucha. Okej, 2000 piechotu nie chodzi. Zwłaszcza teraz. Bobas. Winko. Chcę mieć dziecko drugie. Mm.
Notice a chill in the air. Come to town at 10 p.m. if you'd like to participate. Przyjdę, przyjdę. Starfoot oczywiście. Upewnijmy się, że nam drzewka rosną. Już powinno być widać wzrost. A tu jest pusto. I tu też jest pusto. Dlaczego więc? Nie jestem pewna. A skoro tu jesteśmy? Tutaj. O Jezu. Aż się przyjemnie na to patrzy. Strasznie dużo zajmuje, strasznie długo zajmuje wytworzenie postarzałego alkoholu, niestety. Mnie bardzo niepokoi. To nasz poziom szczęścia dzisiaj, farmer. To nam się kumuluje i możemy dostać poziom poprzez... W sensie nasz poziom jest zależny też od poziomu szczęścia, jaki mamy danego dnia. Więc warto na to zwracać uwagę. Fortune. Są dziś w dobrym humorze. A jutro jest ten karnawał cały. Dziś jest piątek, więc może będzie... Syk. Czy ja mam Tiger Tours? Tiger Tours jest. Chub jest. Forest Dorado nie mam i nie będę mieć, bo to tylko w lecie. Linkord Winter, ok, to możemy złapać. A to jest scrap postów, co to jest? Nie wiem, nie pokazuje mi. Ok, zróbmy tak. Crab pot. Krab? Czy to jest zwykły krab? Tak, to jest zwykły krab. A gdzie go mogę? A marine crotons with two purple. W oceanie, tak? Każdy dowolny sezon. No dobra, to robimy krab posty znowu. Ja ich nie zachowałam przez przypadek specjalnie. Nie. No to krab poty. 3 iron badne, 40 drewna. A dawaj 5.
Okej. No to idziemy najpierw na południe. Na ocean. Chcę mieć tylko kraba i tylko i wyłącznie. Tylko dlaczego ja na ocean biorę tą dłuższą drogę? Nie wiem. Nie pytajcie. Train is passing. Bardzo się cieszę, że to train is passing. Postawimy je tu. Przy okazji się przejdziemy do... Ciebie. I wrócimy jeszcze do siebie na chwilę. Okej, to będzie wytwarzać, a do tego musimy się i tak udać do kopalni. Zjeżdżać mi stąd. Bo stąd to wszystko mamy zebrane, tak? Tak, to wszystko mamy zebrane. Nawet mamy humara. Nie mamy tylko tego cholerstwa. Ktoś ma jakieś dla mnie zadanie? Chętnie bym zrobiła tak. Tak o. Zostawienie tamtego ula wcale nie było takim najgorszym pomysłem, wiecie? Idziemy do kopalni. Chociaż nie wiem, czy szybciej nie będzie, jak ja się tam po prostu nie przejadę. Mi się wydaje. Nie to, mais. Na 20 poziom. A, szlak. Ghost fish. Tutaj możemy znaleźć właśnie Ghostfisha, na którym mi zależy, i Stonefisha na tym poziomie, którego bardzo chcę. To jest o każdej porze i w każdej porze roku. Ważne jest, że to ma być właśnie tutaj.
Kolejny ghostfish. A, szlak. Usłyszałam bulgnięcie i się przestraszyłam. Że coś innego tym razem, na przykład stonefish. O, to jest chyba stonefish. No, piękny. Dobra. O kurwa, nie to. Okej, okay, mamy stonefish, mamy ghostfish, no to ice pip. A ice pip jest na poziomie 60. Tutaj też można znaleźć ghostfisha, więc... Proszę nie być zaskoczonym. Koleś. Spróbujmy tak w dół. A, ghostfish. Nie obchodzi mnie sogi paper. Dawaj mi rybę. Ice pip. Muszę jeszcze zrobić laba eel. Ale to musi być niezwykłe. Wątkuję. Takie niesamowite. Może mi się dzisiaj uda zrobić tego ice pipa. Pipin. Z Władców Pierścieni był pipin. Hobbit. Mm-hmm.
No dalej. Tak, przestraszyłam się. Nie wiem czego, ale się przestraszyłam. Patyk. Genialnie. Nam go żonie. Uwielbia patyki. Spróbujemy tutaj połowić do 10. Przejdziemy na poziom setny. Spróbujemy złowić lawa ilu. W końcu. Ach. Poziom setny. Prawie mi cały haczyk zużyło. Tutaj połowimy do 12. I się stąd zbieramy. Tutaj też mogę wyłowić ghostfisha, co się niezwykle cieszę. Tak, wypikawe. O! Okej. Jutro ogarniemy lawa ilu, ale to i tak będzie w kolejnym odcinku. Raz z tym, Stonefish, Ice Pipe, Ice coś tam. To sobie zostawię. Niestety jeden haberć, bo już nie zdążę dać żonie drugi. Już śpi. Dziękuję. Ice Pip. No ghostfishu żeśmy dużo zgarnęli. Ale lepsze to niż nic. Tak czy inaczej, w tym odcinku to było na tyle. I polecimy sobie dalej w kolejnych. A na razie dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.